Witam po pewnej przerwie. W poprzednim filmie rozmawialiśmy, jak toluen reaguje z wodą bromową oraz przy okazji, dlaczego FeCl3 czy tego typu katalizatory nie działają, a dzisiaj skupimy się na tym, jak inne podstawione związki z podstawionym pierścieniem fenylowym reagują z wodą bromową i wyjaśnimy dlaczego. Przygotowałem tutaj trochę fenolu, rozpuszczę go sobie w wodzie, może zwiększę obroty, bo on się rozpuszcza dosyć powoli. I zobaczmy teraz, co się stanie, jeżeli ja do tego tworzącego się właśnie roztworu fenolu dodam trochę wody bromowej. O, proszę zobaczyć, jak widać te pary bromu. Oczywiście pracujemy pod wyciągiem. Proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze następuje błyskawiczne odbarwienie, a po drugie zaczyna nam to mętnieć. To zmętnienie pochodzi od 2,4,6 tribromofenolu, który błyskawicznie tworzy się właśnie w tej reakcji. Podobny efekt zaobserwujemy, jeżeli zamiast fenolu użyjemy aniliny. Również podstawionego związku. Pozwolę sobie troszeczkę tej aniliny odlać. Jest troszeczkę zżółknięta ze względu na to, że jest to prosto z butelki, nie jest przedestylowana, ale również zaobserwujemy podobny efekt, że również anilina błyskawicznie reaguje z wodą bromową, również pojawia się zmętnienie. Teraz wyjaśnimy sobie, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli zobaczymy na cząsteczkę fenolu, spróbuję to jakoś tak zrobić, żeby było widać. Jeżeli zobaczymy na cząsteczkę fenolu, to przede wszystkim mamy tutaj podstawnik, który sprzęga się, sprzęga. Nieshybrydyzowane orbitale typu P sprzęgają się ze sobą przy sąsiednich atomach węgla, sąsiednich atomów węgla. W związku z tym para, wolna para elektronowa, którą mamy tutaj, jest w stanie utworzyć tutaj wiązanie podwójne, co spowoduje nam przeskok pary elektronowej z tego wiązania podwójnego na ten atom węgla, w wyniku czego ten atom węgla ma teraz wolną parę elektronową. Tutaj mamy wiązanie podwójne, a ten atom tlenu ma teraz ładunek dodatni. Ten atom węgla, który ma wolną parę, ma teraz ładunek ujemny. W związku z tym, że cały czas to jest oczywiście wszystko sprzęgnięte ze sobą, no to mamy teraz kolejną sytuację taką, że ta para może nam dalej przeskoczyć sobie tutaj, co powoduje, że ta para przeskoczy sobie na ten atom węgla i będziemy mieć wolną parę teraz tu. Tu będzie ładunek ujemny. Tutaj cały czas jest ładunek dodatni. Właśnie ten atom tlenu ma teraz ładunek dodatni. Ostatecznie jeszcze nam ta para przeskoczy sobie ta tutaj, no to ta będzie musiała przeskoczyć na ten atom węgla, więc tutaj będziemy mieć ładunek dodatni, ujemny, a tutaj dodatni. Ostatecznie, jeżeli ta wolna para będzie chciała wrócić na atom tlenu, do atomu tlenu, no to ta będzie sobie mogła przeskoczyć, znowu odtworzyć wiązanie podwójne i odzyskamy tę strukturę. To oczywiście jest, przechodzi to sobie cały czas, oczywiście tak w ten sposób, następuje ten ruch elektronu, ale generalnie zauważmy, że pierścień ma ładunek ujemny, jest wzbogacony w elektrony. Ponieważ reakcja podstawienia w pierścieniu jest reakcją substytucji elektrofilowej, to cząstka, która się zbliża do pierścienia, musi być elektrofilem. Im więcej jest dostępnych elektronów, tym oczywiście ta reakcja może zachodzić szybciej. Szybciej z tego powodu, że po prostu pierścień jest wyczulony nawet na słabe elektrofile, ze względu na to, że ma nadmiar elektronów. Podobną sytuację mamy właśnie w anilinie, gdzie też mamy sprzęgnięcie się podstawnika z pierścieniem aromatycznym. Ta wolna para może nam tutaj utworzyć wiązanie podwójne i jest to analogiczne jak w przypadku fenolu. Kiedyś widziałem taki śmieszny rysunek w którymś podręczniku szkolnym, ale oczywiście to jest bzdura. Tłumaczono w ten sposób słabą to dlaczego anilina jako aromatyczna amina jest słabszą zasadą niż na przykład aminy alifatyczne. Oczywiście nie chodzi o to, że te elektrony w magiczny sposób przeskakują do pierścienia, tylko po prostu, że no, mamy to sprzęgnięcie się z wolnej pary z pierścieniem aromatycznym. Natomiast jeżeli chodzi
O! Oto, czy tutaj potrzebujemy katalizator? Nie. Dlaczego? Bo katalizujemy takie reakcje, które zachodzą bardzo powoli, niezbyt wartko, na przykład jak akcja w książce telefonicznej. Takie reakcje wymagają katalizowania, które po prostu zachodzą wolno. Jeżeli ten pierścień jest aktywowany, reaguje szybko, to nie potrzebujemy do tego katalizatorów. Dwa, zobaczmy sobie teraz, co z kolei będzie, jeżeli teraz jako trzeciego związku, może trochę zwolnimy te obroty, jeżeli jako trzeciego związku użyjemy nitrobenzenu. Muszę go jeszcze otworzyć. Nitrobenzen jest taką żółtawą cieczą o ładnym zapachu migdałowym. I zobaczmy, co się stanie, jeżeli ja tutaj dam wody bromowej. Nie obserwujemy tego odbarwiania się. Pytanie dlaczego? Dlatego, że podstawnik nitrowy, grupa nitrowa, wywiera przeciwny efekt na pierścień aromatyczny. Ona wyciąga elektrony z tego pierścienia. No zobaczmy, jeżeli ta para związania podwójnego, przeskoczy sobie tutaj na ten atom tlenu, to teraz ten atom tlenu będzie miał ładunek ujemny, co spowoduje, że oczywiście ta para będzie mogła sobie przeskoczyć i tutaj się może utworzyć wiązanie podwójne. Oczywiście w związku z tym ładunek dodatni pojawi się teraz na tym atomie azotu. Dalej oczywiście w wyniku rezonansu w samym pierścieniu ten ładunek, zobaczmy, że zmienia swoją pozycję. Może być tutaj jest w pozycji orto, tutaj jest w pozycji para i tutaj jeszcze w drugą stronę też wraca do pozycji orto, ale z drugiej strony. Ostatecznie odzyskamy oczywiście tę strukturę. I tak to sobie cały czas oczywiście krąży. Generalnie zobaczmy, że tutaj pierścień jest zubożony w elektrony. A te pozycje, ponieważ mają ładunek dodatni, czyli orto, para i orto, to znaczy, że te pozycje są najmniej dostępne dla elektrofila, który właśnie szuka najdostępniejszych elektronów. Widzimy, że najdostępniejsze elektrony będą w pozycji meta, bo nie ma tutaj ładunku dodatniego. Pozycje orto i para są praktycznie zablokowane. Z kolei, jeżeli wrócimy do pierwszej planszy, to zobaczmy, że w pozycji orto, para, orto mamy nadmiar elektronów, a zatem są to pozycje tym bardziej wyczulone na atak elektrofila, dostępniejsze dla elektrofila. I oczywiście tutaj kataliza nie jest wymagana, słabe elektrofile będą też oczywiście czułe, pierścień będzie czuły na słabe elektrofile, podczas gdy tutaj będzie wymagana kataliza. Dlatego tutaj też ta reakcja nie zachodzi, a zachodziła w przypadku aniliny czy fenolu. Tu właśnie jest potrzebna kataliza, dlatego żeby na przykład znitrować nitrobenzen, to nie potrzebujemy, tak jak w przypadku fenolu, rozcieńczonego kwasu azotowego, tylko jest potrzebna silna mieszanina nitrująca. Żeby otrzymać dinitrobenzen, jest potrzebny silny czynnik nitrujący, jak właśnie mieszanina nitrująca i to nawet jeszcze z tak zwanym dymiącym kwasem azotowym. Okej, to wszystko, co chciałem powiedzieć. Pozdrawiam i dziękuję.